witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft Server. Jest to już bodajże piąty odcinek i dzisiaj po dłuższym chyba czasie tutaj grania, bo aktualnie mam już tu przegrane 277 dni, a na nasz rzeczywisty czas ponad 80 godzin. Spokojnie większość to jest awczenie przy farmie ryb, kiedy renderują się odcinki. No tak plus minus ile już tutaj gram takiego ciągłego mojego grania. No nie wiem, może 20 godzin tu jest. Nie wiem, ciężko mi teraz to oszacować, ale generalnie na tym save'ie spędziłem już ponad 80 godzin. I dzisiaj chciałbym w końcu odwiedzić Nether. Pewnie jak pamiętacie, na moim kanale jakiś czasem pojawił się odcinek z seedem. Właśnie ten seed wam prezentowałem. I jest taka ciekawostka, że tutaj, na tym świecie jest twierdza. Największa, jaka chyba może się w Minecraft wygenerować. Ale też oprócz tego chciałbym pokazać wam mój level. Zobaczcie, mam 34 level i spójrzcie na ten miecz. No tak spoko są enchanty, ale spójrzcie na to. Na tej książeczce mam wszystko, czego mi brakuje na nim. Sobie właśnie wszystko, co wyłowiłem tutaj w farmie rybek, wszystko sobie połączyłem. A farma rybek troszeczkę też nadal mi tutaj rzeczy naprodukowały. Wszystko sobie odłożyłem, znacie, tyle rybek zwykłych, tyle tych, prawie mamy półtora staka name tagów. Troszeczkę książeczek, zobaczcie jakie fajne tutaj w ogóle rzeczy mi wpadają, looting 2, spoko. Tu gdzieś chyba drugi mending miałem, faktycznie i już je nałożyłem, zobaczcie, na ten key off, zapomniałem. No i tu jakieś popierdółki, zobaczcie. Takie pierdoły, ale widać farma działa, jeżeli macie swój świat survival, to polecam wam właśnie taką farmę u siebie wybudować. A póki co, myślę, że sobie zaklniemy jakąś książeczkę, żeby mieć fajny enchant, zobaczymy co tu wpadnie. Efficiency 4, no świetnie. I sharpness 3 nawet wpadło. I jeszcze jedno, looting 3, no pięknie, ale ekstra. No dobra, tu już podziękujemy. I tutaj zobaczcie, będę miał najlepszy miecz chyba, jaki może być dostępny w Minecraft. I nazwiemy sobie go Rambo. Rambo! John Rambo. Dokładnie. Tutaj mam mój kilo fortunką, to... A, stać nas. Nie, na odwrót. No co? Jeszcze na to mending będę miał kiedyś i będzie ekstra. Dobra, to odłożę tu. Nie. Tak odłożę. I generalnie, zobaczcie, mam troszeczkę tutaj tego lapisu, ale to nie wszystko, bo jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, to tutaj mam jeszcze dużo lapisów w rudach. Mam dużo diamentów i wiecie co? Zostały mi 22 diamenty. I ja nie będę rozkopywał tych rud, dopóki te mi się nie skończą. A nie powinny mi się skończyć, ponieważ wszystko już mam zrobione. Jeszcze jak mi się uda mending zdobyć na te tutaj zbrojki, będzie świetnie. Niedługo też zaczniemy poszukiwać naszego miejsca, takiego docelowego miejsca, w którym się osiedlimy. Ale nie od razu tam pójdziemy, po prostu muszę je znaleźć i wrócimy tutaj dalej sobie wszystko robić, ponieważ zanim pójdziemy już robić naszą bazę, muszę jeszcze wiele, wiele rzeczy tutaj zrobić. Między innymi musimy, przynajmniej inaczej musimy, chciałbym odwiedzić leśną rezydencję, pójść do Endu, stworzyć mob grinder, żeby mieć TNT, stworzyć farmę piasku, znaczy farmę piasku, no dużo tego nakopać, więc jeszcze dużo rzeczy tutaj mam do zrobienia. No i ogólnie tutaj sobie zdobywać jakieś ciekawe rzeczy. W ogóle nie wiem, czy już się pojawi, czy nie, bo jak pewnie wiecie, ja nagrywam odcinki na zapas, ale jeżeli się pojawił, no to pewnie teraz wam taką ciekawostkę powiem, że jeszcze tego nie zrobiłem, jeżeli to już jest na kanale, ponieważ jeżeli na kanale się pojawiło, no to pewnie wiecie o co chodzi, a jak nie, no to wam powiem. Na kanale pojawi się albo już się pojawiło materiał o tym, jak robić własne obrazy. Na przykład zobaczcie, tak sobie dzisiaj siedzę i myślę, a gdyby tak zmodyfikować trochę obrazy, i dla jaj dodałem Monalizę z papierochem w ręku. Naprawdę głupio to wygląda, ale ciekawie. Z daleka to nawet sensownie wygląda, widać mniej więcej co tu jest, ale jak już podejdziemy, to pikseloza straszna. No. Spójrz mi w oczy, nie masz oczu. Goddammit. Dobra, będę potrzebował o idealnie jeden flint, jedną sztabkę żelaza i odłożę to, co mi niepotrzebne. To mi odłożę, bo... znaczy to odłożę, bo to jest mi niepotrzebne. To jest... nie, to potrzebne. To potrzebne. I w sumie możemy pójść do Netheru. Zaraz stworzy nam się kolejna zakładka tutaj w advancementach. Tutaj będzie Nether, więc pyk i wchodzimy. Nareszcie po tylu dniach grania wchodzę do Netheru. Będę w końcu kopać kwarc i z niego czerpać ogromne ilości expa. We need to go deeper. O!
Ale lipa, ale lipny spawn, patrzcie. Tam mamy twierdzę. No nigdy tak jeszcze nie miałem. Zawsze jak tworzyłem portal, no to gdzieś w normalnym miejscu się pojawiałem. Jeszcze jakiś lag, nie mogę wejść. Chwilę odczekam. I pyk. O. Jak na serwerze lagia, to jest przecież single. Dziwne rzeczy się dzieją. Żeby się nie okazało, że ten seed jest jakiś pechowy. Jak mi tutaj Nether nie będzie działo, to będę załamany. Dobra, co wezmę? Wezmę chyba... Co nie rozwali Ghast? Cobblestone? Dobra, stać mnie, niech będzie stone. No bo wiecie co, jeszcze bardziej mnie stać. Niech będą stone bricki, na bogato, a co, stać mnie. Stać nas. Dobra. Chciałbym dzisiaj odwiedzić troszeczkę Nether, zajść tutaj do naszej ogromnej twierdzy, jak pewnie wiecie, z Seeda. Bo jest ona ogromna. Tylko w którą stronę ona się znajduje? Dobra, na razie myślę, że pójdziemy sobie w tą stronę. Takie trochę tutaj widzę, że mam... Znaczy, tak mi trochę przycina. Mam nadzieję, że nie spadnę. Jak spadnę, no to wtedy... Jest taki fajny trik, że jak się wchodzi na świat i się wychodzi, to wtedy przez chyba sekundę jest się nieśmiertelnym. I to jest dobra metoda właśnie, jeżeli się ginie i nie chce się zginąć. Można tak robić. Dobra, czekajcie, to jest... To, tak? Okej. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyku, pyk. I jeszcze trochę pyków trzeba. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Aaaa! Nups, nups. Dobra, w tamtą stronę widzę, że jest twierdza, więc... Trochę w złą stronę w sumie poszedłem. No, ale dobra, niech będą schodki tutaj. Będę tutaj sobie chodził zbierać kwarc. No ale w sumie w drugą stronę też sobie zrobimy takie schodki, bo co? Stać mnie. Stone brick i to. Na bogato. Ale kurde, żałuję, że nie pojawiłem się na jakiejś sensownej tutaj wyspie. No chociażby tu już mogło mnie pojawić, a nie w powietrzu. No bez jaj, ludzie. Trochę do kitu. No come on, come on. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze tak z 10 bloków postawię. I wyrobimy schodki w górę. No, jeszcze tak. Jeszcze kolejne 10 postawię. No dobra. Uhu, dobrze mieć feather falling na butach. Wtedy się nie dostaje do dużych obrażeń. Dobra. I na tej linii będą schodki. Troszeczkę wyżej z tego, co widzę, jest. No ale... Co tam? Dam radę. Damy radę. Dobra, jestem ciekaw, jaki będzie tutaj spawn szkieletów czarnych w twierdze, bo nie wiem, czy wiecie, ale w różnych twierdzach się z różną częstotliwością pojawiają. Czasem naprawdę w dużych ilościach i często się pojawiają, a czasem no, pojawiają się jakby chciały, a nie mogły. Czyli mówiąc dokładniej, w ogóle się nie pojawiają. Dobra. I idziemy tutaj do twierdzy. Czemu ja mam peaceful? Czemu ja mam peaceful? Dlaczego tak spokojnie tu było? Ej, ja nie włączałem sobie peaceful. Dobra, ten safe jest chyba dziwny. Nie wiem skąd się peaceful mi tutaj wziął. W sumie mi ani żarcie nie schodzi, ani nic. Nie wiem, muszę sobie zablokować chyba. Niedługo to zrobimy. Uff, ty motherfucker. Dobra, trzeba gasta pierwszy gaz na tym świecie. Trzeba go ustrzelić. Mamy miecz z looting, więc będzie dosyć sporo łez. No, za wysoko. O! Haha, yeah! Return to sender. 3 łezki, świetnie. No, nie minie trochę czasu, będziemy mieli ponad stack. Na przykład na Snapcraft server miałem prawie 4 staki tych łez. No do tego potrzebujemy elytry i fajerwerek. To jest oczywiście tylko kwestią czasu. Dobra, pyk, pyk. I wskakujemy do twierdzy. O, i jest kolejny advancement. A wiecie czego nie ma? Czarnych szkieletów. A wiecie po co tu przyszedłem? Po czarne szkielety. Są 2. O, jest Enderman, jest tutaj widzę... Spawner Blaze'ów. W sumie jakbyśmy znaleźli gdzieś 2 Spawner Blaze'ów obok siebie, to można byłoby jakąś faremkę stworzyć w sumie.
O. Nie. Muszę tarczę sobie zrobić w ogóle, żebyś nie zrobił na tym świecie w sumie. No i świetnie. Żadnej główeczki. No chociaż jedną główkę na tym odcinku moglibyśmy zdobyć, tak. Żeby rozpocząć wielkie zdobywanie głów. Myślę, że to po odcinku sobie troszeczkę też tutaj postoję i zobaczymy, jakie będą tego efekty, ale to dopiero w kolejnym odcinku zobaczycie. Mhm. Chodźcie. Węgiel. Yeah! Spooky scary skeleton. W ogóle wiecie, do czego jest nawiązanie ten postęp? Do tej piosenki, którą właśnie usłyszycie. No, genialna. W ogóle niedługo Halloween, więc będzie trzeba jakiś materiał stworzyć, taki specjalny w sumie. W sumie mam pewien pomysł. Zobaczymy. Zobaczymy, czy wypali. Dobra, jeszcze tak... Jeszcze dwie główki by się przydały, jeśli mam być skromny. Ale dobra, to nie jest ta największa chyba twierdza, chociaż czekajcie, to jest ta? Tak, to jest ta. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. To ma takie plusy, że dużo tutaj szkieletów powinno się pojawiać. Będę musiał tutaj wszędzie na przykład sobie porobić schodki, żeby tutaj dojście na górę zrobić. I tego typu pierdoły. Dobra. I zrobimy takie przejście tutaj. Kurczę, softbox mi świeci w oczy i jeśli mam być szczery, to nic nie widzę. I teraz na górę. Słyszę coś, czego chyba słyszeć bym nie chciał. Zmienię tutaj takie ładne, symetryczne schody. Kurczę, nawet w twierdzy chcę zachować jakiś design. No i zobaczcie. I tu się wchodzi już na górę. Przynajmniej tak. Taką mam nadzieję. Nadzieja matką głupich, ale nie w tym przypadku. No i mamy ładne wejście, ładne schodki. Jakieś szkieleciki może. Tutaj mamy dobry punkt widokowy, bo jest wysoko. Jakieś szkielety tu możemy wypatrzeć. Wiecie, dlaczego nie będę na razie zablokowywał sobie poziomu trudności? Bo dzięki temu, zwłaszcza na tak ogromnej twierdzy, tam są czarne, widzę. Biegniemy po czarnego. Tu jest jeszcze jeden. Dzięki takiemu sposobowi możemy sobie w łatwy sposób, znaczy dzięki takiemu... Dzięki temu, że nie zablokujemy sobie poziomu trudności, możemy sobie w prosty sposób odświeżać witherowe szkielety. Ja pokazywałem to w odcinku, gdzie nazwałem go najlepszy sposób na czaszki czarnego szkieleta, czy jakoś tak. Zniknął chyba. Cholera. Na czym to polega? Zobaczcie, ja sobie włączę peaceful, wszystkie moby giną, to nie jest zbyt w 100% uczciwe, ale nie jest takie złe. I zobaczcie, kolejne szkielety nam się tu wszędzie pojawiają wokół. To jest świetny sposób, dzięki temu można mieć ogromne ilości głów. Chciałbym tutaj zdobyć stach głów witherowego szkieleta. Zobaczymy, czy nam to się uda. Łuk też muszę zrobić. Bardzo ubolewam na tym, że Mojang, że tak powiem, usunął możliwość łączenia sobie na łuku Infinity z Mending. Ale z dwojga złego chyba wolę mieć Infinity niż Mending. Tam sobie mogę zawsze to naprawić. Czy z drugiej strony, nie wiem. Dobra, tu widziałem chyba zejście do innych szkieletów. Dobrze, widziałem? Chyba nie. O, skrzyneczka. No bogato. Kolejna. Na biedno. Troszkę biednie. Tu są. Chodź. Tu. Tak. Tu jest jeden. O, cholera. O, fuck. Trochę rip. Niestety bez główki. Tego też kilnę. W ogóle to trochę bez sensu. No przecież każdy szkielet czarny ma głowę. To dlaczego tylko niektóre dropią? To jest dziwne. No ty mi musisz dropnąć. Nie dropną. Pyk. No dobra, nie naprawię, bo nie mam drugiego płotka. Płotka z Wiedźmina. A propos Polski, mamy zbroję dla konia. W ogóle kunia będziemy musieli sobie znaleźć. Jakiegoś konia. To chociaż niech będzie do ozdoby w tej wiosce, będzie sobie hasał. Mamy dla niego zbroję, siodę mam od cholery, bo pewnie wiecie, z farmy ryb. Tam tego od cholery leci. Może kiedyś zrobimy farmę witherowych szkieletów, jak na swoim świecie. Kto wie? Dobra. Brodawki mam, tak? Mam.
ze skrzynki, więc na razie tych zbierać nie będę. O, witam pana. I żegnam zarazem. I to o ziemle, bo mi nie rzucił swojej głowy. Urwanie głowy w tej twierdzy, no. Dam sobie głowę uciąć, że ten szkielet dropnie. I bym właśnie nie miał głowy. Wiecie, takie aluzje, hehe, że zbieram główki, no to przysłowia ze słowem głowa. Dobra, gdzie biegnąć? Tu mam dwa, tam mam kolejny i tu mam, ale ten mi zniknie, no trudno. Ach, zanim ja się przyzwyczaj do tej twierdzy, bo widzicie, ja tutaj tak dziwnie się tak poruszam, tak obco po prostu, nie jestem tu jeszcze, nie znam tej twierdzy, ale kilka wypadów do netheru po główki i będę tutaj biegał normalnie zamkniętymi oczami. Za tymi... szkielecika. Jest! Już mamy dwie główki. Kurde, zaraz będziemy mieli jeszcze jedna główka i będziemy mieli bossa i beacon, yeah! Na piramidę z beacona już mamy materiały, czyli tam ponad 2,5 staka żelaza, ale ścinka. Jak prezentowałem wam ten seed, to często tutaj były właśnie ściny, miałem nadzieję, że tylko to na tej kopii świata. I no, póki co jest dobrze. Dobra, teraz jeszcze tutaj zlokalizować jakieś szkieleciki, jak nie to odświeżamy. A naprawdę ta twierdza jest ogromna i blisko, blisko nas, to jest wspaniałe, dlatego ja uwielbiam ten seed. Hashtag 50 tysięcy, pamiętajcie, wspaniały seed, prosty i genialny. Dobra, my sobie tutaj jakoś przejdziemy tam, w ogóle trzeba się najeść, widzę. Dobra, pyk pyk. I tu sobie wskoczymy. O, tu zrobię sobie takie prowizoryczne przejście. Brzydkie, ale działające. I gdzie te były czarne szkielety? Nie widzę ich. Tam jest jeden. Ale jeden to trochę za mało. Chodź. Widzisz mnie? Widzisz. Uja! I bang! I bez czaszki. O, tu mamy ich wiele. Tylko teraz jak się tam do nich dostać? Jak się do nich dostać? Dobra, tędyk. Byle mi nie znikły. Nie, naprawdę, na te blazy to ja muszę sobie jakiś łuk zrobić. W sumie mam dużo odpadków tych łuków z farmy właśnie ryb. Więc tam sobie na pewno coś wyczaję. Tylko muszę do tego usiąść i jakoś sensownie to skompletować. A, i wybrać, czym wolę, Mending czy Infinity, ale raczej Infinity. Bo Mending to mi wystarczy, zresztą mamy tam na nim Unbreaking. No. Blaze'a jeszcze tu nie zabiłem, nie? No właśnie zabiłem. Dobra. Nic. Czarne szkieleciki. Taś. Tam widzę dwóch delikwentów. Tam jest chyba jeszcze jeden. Tak jest. I te blazy cholerne. Dobra, się schowam. Te szkieleciki mi tu przyjdą, a ja je pyk pyk wyciągnę. No właśnie. Teraz tego jednego. Przyda się Mending zdobyć niedługo na tą zbroję, bo ona tak się będzie na bieżąco niszczyła, że ja jej naprawiać nie będę nadążał. Yeah. Ach, kurde, zapomniałem, nie mam elytry. Już przyzwyczajenia. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Świetnie w ogóle, że teraz od chyba 1.12 czy od 1.11 w statystykach moby, zobaczcie, są osobno, bo kiedyś szkielety i witherowe szkielety były razem, a teraz są osobno. Zobaczcie, już mamy, już 25 witherowych szkieletów zabiliśmy. Kurde, szybko. Na czym cię dojdziemy do 1000? O. Niedobrze. Do 1000 brakuje nam... Tak trochę 400... 400... 40, nie... 40, tak, 40 takich wypadów jak ten muszę zrobić i będzie 1000. Dobrze liczę? Dobrze. Ach, myślałem, że zdążę. Dobra, nic chyba już nie ma. Nie, tam są jeszcze. Kurczę, tu będę musiał jakieś mosty zrobić, bo tak dziwnie tutaj jest to połączone. Właściwie w ogóle nie jest połączone to. I w tym problem. Tutaj, nie? Pyk. Coś takiego. O, no i wspaniale.
No takie właśnie prowizoryczne mosty na razie, potem będzie to lepiej, myślę, działało. Nie chcę postrzelić tego, nie chcę uderzyć Pigmana. Tak. I bez czaszki. Smuteczek. Ale mamy dwie przynajmniej, kurde. Ten teraz nie wpadł do lawy. Tam jeszcze jest jeden, dobra. Czuję w kościach, że ten mi dropnie czaszkę, jeden z tych dwóch. Ja to po prostu wiem. Jeśli ten dropnie, to normalnie każdy to teraz już daje mi pocieszenie. Nie wiem, no kurde, no muszę jeszcze jedną czaszkę zdobyć, no to już jest konieczne. Goddammit. Ostatnią, proszę. Ja sobie tutaj oczywiście pójdę pomiędzy odcinkami, dużo będę tutaj teraz w Netherze siedział. Tam widzę skrzyneczkę, ale później po nią pójdziemy. Ale chciałbym chociaż na tym odcinku dzisiaj zdobyć te trzy czaszeczki. Tak niewiele brakuje, no. Dobra, robimy odświeżenie. Pyk. Pyk. I nic. Nic nowego nie widzę. Tak więc jeszcze raz. A, nie hard, nie hard. Na razie gram na easy. Później, dobra, nie będzie normal. O. Tam widzę koleżków. W ogóle napiszcie w tym momencie, o, jeżeli to słyszycie, to napiszcie, czy taki system, który teraz używam, odświeżanie mobów, jest uczciwy, czy tak nie bardzo. Napiszcie, co o tym sądzicie, swoją opinię, jeżeli to słyszycie, proszę. Napiszcie, na przykład, odświeżanie mobów jest uczciwe albo nieuczciwe, bo... Mamy czaszkę! Yeah! Moi kochani, mamy trzy czaszki, niedługo możemy iść na Withera, ale jeszcze troszeczkę ich pozbieram i pokonamy dużą ilość Witherów naraz. Tak więc, dobrze, dziękuję wam za to, że byliście. Odcinek troszeczkę taki bardziej, myślę, na luzie, ale myślę, że też niezbyt nieciekawy, jest taki nawet ciekawszy, no bo widzicie, zdobyliśmy trzy czaszki na Withera tak naprawdę w czasie jakichś 15 minut, bo 15 minut teraz jestem tutaj w tej twierdzy, może nawet nie... Nie wiem, ciężko mi teraz to oszacować. Tak więc dobrze, moi kochani, dziękuję za to, że byliście. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich materiałach. Cześć! Blisko było.